Masz małe dziecko i zastanawiasz się, z kim je zostawić, kiedy wybierasz się do kina? Zapomnij o tym problemie i zabierz je ze sobą. Kino Pracha zaprasza na cykl pokazów Mama w kinie Pracha, stworzony specjalnie dla mam z małymi dziećmi. Bo miłość do kina trzeba rozbudzać od najmłodszych lat. Zapraszamy. Są to spotkania organizowane dwa razy w miesiącu, w środę o godzinie 11. Jest tak zorganizowany, że mamy dwa miejsca dla dzieci. Jedno właśnie w holu z tyłu za mną, dla starszych dzieci, jedno na sali. Mamy zorganizowane opiekę organizatorów klauninkowa, które mogą się bawić z dziećmi w momencie, kiedy mamy będą oglądały filmy. Przede wszystkim dbamy o te mamy, które powinni wychodzić z domu i dbać o siebie i dbać o swoje samopoczucie. Przed pokazami filmów odbywają się rozmowy z ciekawymi gośćmi. Tym razem mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu pod tytułem Empatyczna skuteczność, prowadzonym przez psychologa dziecięcego Jarka Żylińskiego. Kobiety potrzebują tego, żeby się ze sobą powymieniać trochę tym, co się dzieje u nich, że niektóre emocje, które one przeżywają, też są wspólne innym kobietom. Takiego wspólnego zrozumienia siebie nawzajem. To jest jeden poziom. Drugi poziom to jest rzeczywiście taka okazja bardzo lekkiego, niezobowiązującego spotkania z ekspertem. Zawsze jak wchodzę do jakiejś grupy studentów, uczniów, rodziców, to jest wielka dziura i ludzie. To wynika z typowej potrzeby człowieka. Nie znają mnie, nie wiedzą, czy ja gryzę, pluję, czy robię inne nieprzyjemne rzeczy. W kinie dzieci mogą liczyć na profesjonalną opiekę i rozwijające zajęcia. Dla maluszków zależy w jakim wieku. Mamy kolorowanki, które mogą sobie kolorować, różne pluszaki, klocki oraz ciastolinę, którą właśnie próbuję zlepić. Oraz jakieś różne puzzle, dla każdego wieku odpowiednie, tak? Bo z reguły są to właśnie dzieci od wieku od 12 miesięcy do 3 lat, 4. Sądzę, że to jest dobra alternatywa na spędzenie miło dnia i odpoczęcia trochę od swojego maleństwa, które tutaj jest pod dobrą opieką. Najważniejsze są tu jednak opinie mam. Uczestniczki zgodnie twierdzą, że warto organizować tego typu akcje. Spotkania są organizowane w czasie, który jest bardzo dogodny dla matek między 11 a drugą można spokojnie wyrobić się, kiedy jeszcze w Warszawie nie ma korków. Można tutaj przyjechać windą. Kino jest też przystosowane dla matek. Mając dwoje małych dzieci, nigdy nie ma czasu na to, żeby gdziekolwiek wyjść samemu, czy już nie pamiętam, kiedy ja byłam w kinie ostatnio. A nawet samo to, że można z nimi tutaj przyjść, żeby one były z innymi dziećmi, pobawiły się i właśnie malowanie twarzy czy czegokolwiek, uważam, że to jest super pomysł, naprawdę. Dziecko jest pod świetną opieką, można sobie spędzić przyjemnie czas. Mama w domu, wiadomo, jednak cierpi na potrzeby wyjścia do innych osób, do porozmawiania, więc to jest świetny, rewelacyjny pomysł. Szczęśliwe dzieci, zadowolone mamy, a to wszystko połączone z dobrym seansem filmowym. Dłużej nie trzeba namawiać. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszamy na cykl Mama w kinie Pracha.